Wystawa malarstwa Andrzeja Cwaliny otwarta została w łomżyńskiej Galerii Sztuki Współczesnej. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku artysta związany był z Łomżą i Drozdowem. W okresie ostatnich 3 lat już kilkakrotnie prezentował swoje dokonania artystyczne w Galerii Sztuki Współczesnej. Andrzej Cwalina jest artystą łomżyńsko-lubelskim. Przyjechał do Łomży wiele lat temu, tuż po studiach, które ukończył we Wrocławiu w 1979 roku, a w 1982 osiedlił się w Drozdowie. Malował wtedy obrazy, tworzył rysunki, projektował okładki książek, projektował plakaty, jest także autorem aranżacji pierwszej ekspozycji stałej w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Niestety w 1991 roku wyjechał, ale w jego twórczości pobyt tutaj pozostawił ślad w postaci fascynacji pejzażem. Ta fascynacja towarzyszy mu do dzisiaj, choć zapewne dołączyła do tego również fascynacja pejzażem Roztocza, bo artysta wyjechał do Lublina. Wrócił do nas w 2012 roku ze swoją wystawą indywidualną, a obecna wystawa jest w pewnym sensie kontynuacją tamtych poszukiwań, chociaż pojawiają się również nowe tematy. Zatem mamy pejzaż, ale pejzaż niedosłowny, pejzaż przekształcony. Artysta wybiera często z niego elementy, które mu pasują do jego koncepcji, do koncepcji właściwie pokazania samego siebie, swoich przemyśleń, swoich emocji. Zawsze przedstawia je w sposób wysublimowany. Liczy się tutaj kolor, perfekcyjna kompozycja. To, co ważne w malarstwie, ale to, co ważne również dla tego twórcy. Właściwie w swoich przetworzeniach idzie dosyć daleko, bo poprzez metaforę kieruje się w stronę abstrakcji. Mamy tu zatem przegląd różnych nurtów, różnych koncepcji, ale to ciągle jest Andrzej Cwalina, który zmienia się, który ostatnio na przykład zasmakował w czerwieni, do tej pory nie przepadał za nią. Ta czerwień energetyzuje jego malarstwo, powoduje, że staje się ono bardziej dynamiczne, jeszcze bardziej ekspresyjne, bo właściwie jest tu dużo wątków, w jego twórczości jest dużo wątków, które wiążą się z chorobą duszy, z osamotnieniem, z problemami egzystencjalnymi, zatem ta czerwień je łagodzi. Powrót Andrzeja Cwaliny do malarstwa po trwającej 2 dekady przerwie zaowocował nowymi wątkami tematycznymi. Przychodzi czas na rachunek sumienia u każdego w odpowiednim wieku, tam 50+. A jak do tego jeszcze się nałoży jakby taki prawie wyrok chorobowy, to wtedy no, taki już bardzo precyzyjny rachunek sumienia pan robi. I malarstwo było tą rzeczą, którą chciałem robić najbardziej w życiu. Więc myślałem, że to będą czasy ostatnie, ale nie. I maluję. Wróciłem, cieszę się bardzo, bo sprawia mi to przyjemność, radość i dopóki będę mógł, to będę robił. Będę mógł to zacząć po prostu dopóki, no bo z malarstwa nie da się wyżyć, więc to trzeba robić jakby przy okazji. Ale cieszę się bardzo, że mogę to robić. Przyzwyczailiśmy do białej galerii, ale naprawdę białe galerie już też zaczynają być w odwrocie. Na czerni obraz wygląda bardziej neutralnie, czyli wychodzi bardziej do przodu. I o to mnie chodziło, żeby zwrócić uwagę, a poza tym, no, żeby to troszeczkę zamieszać Karolinie w głowie i inaczej to skomponować. Ostatnia wystawa, 3 lata temu, jak żeśmy rozmawiali, to w zasadzie 90% było akcentów łomżyńskich. A teraz nie, no to zawsze coś tam, czy teraz cmentarz żydowski, schodki były, ale kamienne, ale też są, będą, to wie pan, to już jak coś wejdzie do serca, to siedzi, a Łomża siedzi mi w sercu. W czasie wernisażu Andrzej Cwalina wystąpił w podwójnej roli, artysty plastyka i muzyka. Widzisz to samo, tego co widzisz, ale to on.